Ania napisała do mnie, to było mniej więcej rok temu. Pracowała w biurze, w księgowości. Taka szara myszka, tak właśnie chowała się do mysiej dziury, by wszyscy zostawili ją w spokoju. I tak pracowała w tej księgowości i pracowała, a jej życie było na takim niziutkim poziomie. Czyli takie szare, bure i ponure. Takie życie szarej myszki, schowanej w mysiej dziurze. I gdy Ania napisała do mnie, zapytała mnie: Pani Mario, co ja mam zrobić? Moje życie wygląda tak, a nie inaczej. Zawsze brakuje mi od pierwszego do pierwszego. Moja praca mnie męczy. Cały czas jestem słaba, zmęczona, nie mam na nic ochoty. Wiesz, co oznacza zmęczenie? Zmęczenie oznacza, że nie masz serca do tego, co robisz w danym momencie. Czyli nie jest to zgodne z tobą? Lub blokujesz twój wewnętrzny ogień ze strachu przed twoją siłą i przed twoją mocą. Zadaj sobie więc pytanie, kiedy to zmęczenie się pojawia? Jak często? Co robisz w tym momencie? A zobaczysz, że krok po kroku odnajdziesz tą właściwą drogę. Tak jak Ania odnalazła tą właściwą drogę. Gdy otrzymała ode mnie wskazówki, co powinna zrobić, co jest jej powołaniem, co jest zgodne z jej talentami, co jest zgodne z jej duszą, to powiedziała: Pani Mario, ja to czuję. Ja czuję, że to jest dokładnie to, co jest w moim sercu, ale ja się boję. Boję się zrezygnować z tej pracy, która nie daje mi satysfakcji. Bo co ludzie powiedzą? Przecież inni są bezrobotni, a ja mam taką stałą pracę. Dobrą pracę w porównaniu z innymi. Więc co ludzie powiedzą, gdy ja z niej zrezygnuję? Co powiedzą moi rodzice? Po to studiowałaś ekonomikę i księgowość, by teraz zrezygnować i zająć się zupełnie czymś innym? Jak będzie wyglądało moje życie, gdy wykorzystam całą moją siłę i całą moją moc? Jak to będzie, gdy stanę się osobą radosną, szczęśliwą, spełnioną? Nie znam tego. Przez te wszystkie lata znam tylko to życie szarej myszki i boję się troszeczkę tego sukcesu. Ale tak krok po kroku. Minęło pół roku i Ania zdecydowała się porzucić dziurkę, tą mysią norę, mysią dziurkę i wyjść do świata. Wyjechała za granicę, założyła swoją własną działalność i teraz jest zupełnie inną osobą. I ostatnio napisała do mnie, powiedziała tak: Pani Mario, tak trudno mi uwierzyć, że jeszcze kilka miesięcy temu byłam taką szarą myszką, taką szarą Anią, schowaną w dziale księgowości, gdy w tym momencie mam wrażenie, że oddycham pełną piersią, że korzystam z tego morza nieograniczonych możliwości. Każdego dnia, gdy wykonuję tę pracę, która jest moim powołaniem, czuję radość, wolność, pewność siebie. Aż trudno mi uwierzyć, że jestem tą samą Anią, która zgłosiła się do Pani kilka miesięcy wcześniej.